Na klubie nocnym do tej pory zrobiłem 580 milionów, a na paczkach 540 milionów. I teraz nasuwa się pytanie. Czy do premiery GTA 6 jestem w stanie na którymś z tych biznesów wbić miliard przychodu? Jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Sprawdźmy to! Mimo tego, że na paczkach mam zarobione mniej, to wydaje mi się, że tutaj jest to bardziej możliwe, więc sprzedajemy kolejne magazyny. 5 mam zapełnionych, więc sobie sprzedamy. Nie będę się wysilał, żeby sprzedawać to w sesji publicznej. Dlatego, że po prostu teraz nie ma żadnej premii. W sensie nie ma premii raz dwa, nie ma premii półtora. Więc będziemy sprzedawać sobie to na lajcie, na prywatnej sesji. Bo różnica będzie na 5 magazynach 5 milionów. Bym zarobił... A raczej teraz zarobię 20 baniek, gdybym sprzedał to na publiku, zarobiłbym 25 milionów. Nie! Wait! Nie! Źle! Za sprzedaż tych magazynów zarobię tylko 10 milionów! Znaczy no, będąc dokładnym 11 milionów. A tatem bym zarobił około 15, powiedzmy. 15-16. No w sensie teraz widzę, że różnica jest większa. Przy takich małych liczbach, wbrew pozorom. Ale dobra, to czy siak, no póki nie ma premii, to wiecie, nie będę się wysilał i się frustrował na publicznych sesjach, sprzedam to na sesji solo i będę miał to z głowy, nie? Co do tego pomysłu z wbiciem miliarda, wydaje się być on absurdalny i nie wiem, czy jest możliwy do zrobienia w sumie, ale fajnie, kurde, tak, przed premierą GTA 6 chciałbym na jakimś biznesie zrobić miliard, a także mieć na koncie poziom 2000, nie? To byłaby taka klamra, nie? Że hej, w GTA Online osiągnąłem wszystko, co było możliwe, więc teraz mogę płynnie przejść do GTA 6 i tam też robić jakieś chore rzeczy, nie? Naprawdę, ja tak czekam na GTA 6. To będzie moja ulubiona gra, na pewno, bo jest to połączenie serii, którą uwielbiam, czyli GTA, z multiplayerem i co najważniejsze, z miastem Vice City. To jest moje ulubione GTA, GTA Vice City. Ja sobie normalnie grałem w GTA Vice City. To były takie czasy, że wiecie, samemu sobie content wymyślałem. Czyli na przykład mówiłem sobie hej, robię misję eskortową. Znaczy tak tego nie nazywałem, ale po prostu robiłem taką akcję, że odpalałem misję drugą, czy tam trzecią z GTA Vice City, gdzie podwoziliśmy taką babeczkę Mercedes i po prostu sobie normalnie z nią jeździłem, nie? I patrzcie, kobita, haha. Nie, wtedy, nie wiem, z 10 lat max. I było fajnie, nie? I ogólnie, no, ogromny sentyment mam do tego miasta, nie? Do Vice City. Los Santos, nigdy nie byłem fanem GTA San Andreas, nie? Wbrew pozorom. Wynikało to z tego, że po prostu tak na początku, jak wychodziła i przez kilkanaście tych lat mi po prostu nie działała, a następnie, jak już miałem opcję odpalenia jej, to mi się regularnie crashowała. To było strasznie frustrujące przeżycie. I teraz po latach, oczywiście jestem w stanie docenić ten rozmach, że tam tego kontentu było sporo, ale wciąż moim zdaniem do GTA Vice City nie ma podjazdu. Mimo tego, że z tego co wiem, GTA Vice City zostało stworzone w, uwaga, uwaga, chyba 6 albo 8 miesięcy, coś takiego, strasznie mało czasu. Bo to początkowo miałby nie być dodatek do GTA 3, coś takiego, ale w końcu przerobili to na osobną grę, nie? Tak słyszałem, nie? Nie wchodziłem aż tak bardzo głęboko w tą historię, ale jestem w stanie uwierzyć w ten scenariusz, nie? Nawet sobie mogę to wygooglować w sumie. Tak, GTA 3 była planowana, sorry, GTA Vice City było planowane jako DLC, ale że było takie ogromne, no to postanowili, że wydadzą to jako osobną grę, nie? Ale chcę znaleźć informację GTA Vice City Time in Production. No nie wiem, jak to na wpisać, żeby... Dobra, zaczęli produkować w 2001 roku, a wydali... O, dobra, jest informacja, że 9 miesięcy robili. Ogólnie powiem wam, że ja takie rozkminy miałem i doszedłem do takiego fundamentalnego wniosku,
A, w sumie nie. Powiem wam to przy okazji kolejnej sprzedaży, żeby mieć jakiś temat, nie? Więc dobra, po prostu dostarczę te punkty tutaj. I przy kolejnej sprzedaży wam opowiem to, co mi na sercu leży. Bo to jest dobra właśnie forma, te materiały ze sprzedaży. To po prostu jest misja, w której lecisz od jednego punktu do drugiego. I jest po prostu czas na jakieś pogadanki. I właśnie mam taką pogadankę. I zaraz wam zdradzę. Dobra, i patrzcie, jak dostarczę do 4 punktów, to pojawia mi się dopiero 5. I to będzie nad fortem Zankudo, zrzucę ten punkt i będę mógł zadzwonić sobie teraz do Lestera i misja się zakończy i hajsik padnie. Akurat ta misja z Tatenem jest przyjemna. Cyk. Dobra. Szybki Lester. I będzie po krzyku. Gitara, siema. Lecimy z kolejnym magazynem. I teraz tak, to moja rozkmina. Jest taka, że łatwa sprzedaż trafiła po pierwsze, a po drugie. I trzecie, przy okazji też. Strasznie jestem zadowolony, że udało mi się stworzyć ten kanał mój na temat GTA. To jest rzecz, którą niemal zawsze chciałem robić. Po pierwsze tworzyć treści do internetu, a po drugie robić to z gry, którą lubię. I akurat się udało, że robię to z GTA. I robię to z ogromną satysfakcją. Co najlepsze, oczywiście produkcja tych filmów to nie jest tak, że ja odpalam nagrywanie i sobie mówię: o, ale fajnie się bawię. Bardzo często tak nie jest, nie ma co się oszukiwać. Ale to wynika z tego, że ja tworzę treści, które sam chciałbym obejrzeć. To jest moja zasada. I to ma taki plus ogromny, że jak mam lustro w łazience na przykład, to sobie podchodzę i sobie normalnie patrzę w te lustro, nie? A gdybym tworzył treści, których nie chciałbym oglądać sam, czyli po prostu jakieś wygłupy, które czasem się zdarza, nie? Ale wtedy po prostu świetnie się bawię podczas robienia tego, na przykład, nie wiem, glitcha z TikToka, nie? To jest seria taka zabawowa, powiedzmy, ale no też chciałbym taki materiał raz na jakiś czas obejrzeć, nie? Taki zabawny, ale zobaczcie, że mimo że to był ogromny sukces, to przestałem to robić. Zamierzam do tego wrócić za jakiś czas, ale po prostu wiecie, nie mam ochoty, tego nie robię. Po prostu nie chcę, wiecie, niczego przesycić. O, dobra. Pierwszy punkt znaleziony. Teraz będę musiał się skupić na gadaniu, bo się zaciąłem trochę. Wróćmy do wątku. A więc, jak mówię, ja zawsze tworzę filmy, które sam chciałbym obejrzeć. Nawet jeżeli, wiecie, produkcja tego materiału nie sprawia mi satysfakcji, no to wiem, że hej, musisz przez to przebrnąć. Jest to nudne. Składanie tego filmu, nagrywanie 58 scenek do tego materiału, ale gościu, zrób ten materiał, bo taki materiał jest potrzebny. Taki materiał sam chciałbyś obejrzeć. Nie ma go nigdzie, zrób go sam. Ludzie też taki materiał będą chcieli obejrzeć. I to robię, nie? I wiecie, jak produkcja tego materiału nie sprawia satysfakcji, nie ma co się oszukiwać, no to już efekt tego, czy to, że ludzie to oglądają, że komentują, lajkują, no to jest, kurde, to coś, nie? Ja lubię taką gamifikację, tak się nazywa? Czy na przykład lubię grać w RPG różne, więc ja rozwój swojego kanału traktuję jak RPG, nie? Jak rozwój postaci. Lubię, jak cyferki rosną. I wiecie, jak sama produkcja materiału nie sprawia mi satysfakcji, no to już moment wypuszczenia, kiedy ludzie oglądają, no to kurde, to jest to. I to jest rzecz, którą uwielbiam. No. Więc ogarnięte. A nie wiem właśnie, jak to jest w przypadku innych kanałów, które tworzą treści, no nie wiem, jakby to nazwać, takie rozrywkowe, mają na przykład ponad 20, nie wiem, załóżmy 5 lat, albo nie wiem, są po 30 i dalej tworzą materiał taki dla dzieci, no to ja, kurde, się zastanawiam, nie? Czy ten efekt tej satysfakcji jest na tyle duży, że oni potrafią to robić? Bo ja bym tak nie mógł, nie? Ja muszę tworzyć
I to właśnie mnie napędza, że tworzę treści takie, jakie sam chciałem obejrzeć. Powtarzam to po raz ósmy, ale to jest słowo kluczowe. I mam nadzieję, że właśnie ten główny kanał będzie sobie dalej radził w miarę git. I właśnie ten drugi kanał, na którym teraz się znajdujemy, także będzie miał jakieś fajne wyniki. I będę mógł po prostu te GTA dopiąć, nie? Że na kanale głównym są te treści, takie stałe serie, a także takie bardziej popularne tematy. A na tym drugim będę mógł właśnie te niepopularne tematy także prezentować. I oczywiście liczę na to, że z upływem czasu także będą te materiały jakoś bardziej oglądane. I oczywiście jakoś to się będzie zwracać, bo aktualnie ten materiał, ten kanał raczej to nie jest najlepszy pomysł. Lepiej byłoby wszystko na główny kanał wrzucać, ale liczę na to, że w długim jak to się mówi, w długim okresie będzie to fajna decyzja, żeby właśnie dwa kanały prowadzić, a nie jeden. Szczególnie, że ja ten kanał już sobie tak zaplanowałem do przodu strasznie. I plan jest ogólnie taki, że w przyszłości, może na początku przyszłego roku lub pod koniec tego roku, będę regularnie streamował. I będzie mi właśnie ten kanał potrzebny do streamowania, bo nie chcę tego robić na głównym kanale, czy też wrzucania zapisów ze streamów. Bo jest opcja, że wiecie, będę streamował na jakiejś innej platformie, na przykład, nie wiem, Twitch, mimo że nie podoba mi się tam polityka za bardzo tej platformy, no to możliwe, że właśnie będę chciał streamować gdzieś indziej, żeby po prostu, wiecie, mieć takie inne miejsce. Nie być zależny tylko i wyłącznie od YouTube'a, że to jest moja jedyna platforma. Dobra. Kolejna sprzedaż, akurat prosta, bo tutaj buzardy respić się nie będą, bo to jest sprzedaż, której musimy lecieć nisko. No, gitara. Punkty są w miarę git. No, zabiłem jakiegoś zwierzaka. Co się stało? Ale wracając, mówiąc oczywiście zapisy ze streamów, nie mam na myśli wrzucania zapisów, które mają kilka godzin, tylko wiecie, takie ładnie pocięte. Bo to jest rzecz przyjemna do oglądania. Takie wody całe, no to jest bez sensu. Chyba, że jeszcze jakiś dodatkowy kanał, ale raczej nie. Więc taki jest ogólnie plan, że w ten sposób działać. No. Sprzedaż kolejna ukończona. Gitara, siema. Lecimy z kolejnym magazynem. I mamy prostą sprzedaż, to mi się podoba. Pierwszy pojazd dostarczony. Drugi także. No i ogarnięte. Ostatni magazyn przed nami. I tutaj widzę, że mamy jakiś przedział specjalny. O Jezus Maria. A, dobra, walić to. Sprzedajemy 110 paczek. I teraz tak. Ludziska. Pogadankę mam taką ostateczną. Samolot mamy do 10 punktów, okej. Ja chcę spełniać swoje marzenia. Pierwsze mi się spełniło, czyli po prostu mam kanał, na którym zarabiam. I się z tego powodu niezmiernie cieszę, jak mówiłem. Ale też miałem takie marzenie wcześniejsze. Takie podstawowe każdego gracza, czyli hej, gram w gry, chcę robić gry. I tak sobie ostatnio o tym myślałem. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Zero, jeżeli chodzi o Blendera czy jakiś inny program graficzny. Coś tam, powiedzmy, że umiem podstawowe rzeczy w Photoshopie. Okej. No ale najważniejsza rzecz, jakieś tam programowanie. No kurde, to nic nie umiem. I oczywiście od razu nie odrzuciłem tego pomysłu, tylko sobie myślę, hej, zrobię to. Powoli będę się uczył, tak w wolnym czasie, właśnie różnych takich umiejętności, chyba zacznę właśnie od Blendera. I będę właśnie się powoli uczył. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Później przejdziemy w jakieś proste programowanie. I coś postaram się stworzyć. Bo zobaczcie, tak sobie pomyślałem, że dawno, dawno temu, w roku nawet przed 2000, były sobie jakieś takie, wiecie, pojedyncze
grupki osób, jakaś grupa studentów, która postanowiła, nawet ludzie, którzy w sumie nawet nie byli programistami, mi się wydaje. A przynajmniej nie wszyscy, na przykład ludzie, którzy stworzyli Gothica. Już nie mam pojęcia dokładnie, już nie pamiętam, ale chyba jakiś tam był fizykiem, czy coś w tym stylu. Tak czy siak, była jakaś tam grupa. Jedni pewnie się zdali lepiej na programowanie, drudzy mniej. Mieli pomysł i stworzyli sobie Gothica. Oni tam początkowo go tworzyli w kilka osób. Ale na koniec ten projekt nie był zbyt duży, nie? Nie były to setki osób, były tam dziesiątki, co najwyżej. I po prostu stworzyli sobie Gothica, nie? I kurde, fantastyczna jest to gra. Oczywiście, z dzisiejszej perspektywy pewnie jest mocno drewniana. Ale wtedy była fantastyczna. Jest kultowa. W Polsce, w Niemczech, w Rosji też niestety. Ale, no zobaczcie, że jest hicior. Ale, co najważniejsze, to była ich pierwsza stworzona gra, tych ludzi. I oni tworzyli tą grę w czasach, kiedy nie było w ogóle dostępu do żadnych informacji. Oni wszyscy te systemy musieli sami wymyślać, nie? Jak to ma działać, to, i tak dalej, i tak dalej. Teraz są silniki, jest mnóstwo poradników, gdzie większość rzeczy, no może lekko przesadzam, ale no, takie rzeczy jak fizyka, jakiś tam edytor i tak dalej, te rzeczy są już normalnie na starcie w silniku Unreal, Unity, Godot i tak dalej, nie? Są dokładne dokumentacje, są poradniki, jak mówiłem na YouTubie. Te narzędzia są coraz bardziej rozbudowane. A gry, zamiast, wiecie, być coraz lepsze, bardzo często są coraz gorsze. Przykład bardzo prosty. Jak to się nazywa ta gra? Nawet zapomniałem, jak się nazywa. Skull and Bones. Przecież to... Już na etapie projektowania, powiedzmy, jak już wymyślili te pierwsze systemy, jak to ma działać, to powinni sobie powiedzieć: hej! W tą grę nikt nie będzie grał, ona jest zjebana, nie? Ale właśnie nikt w tym momencie tam, w tych wielkich korporacjach, nie wpada ten pomysł, że hej, tworzymy gniota, nie róbmy tego. Co prawda tam jeszcze jest jakaś kwestia dotacji, że oni wzięli jakąś dotację i musieli tą grę stworzyć. Ale no, come on. W którymś momencie, już nawet przed wzięciem tej dotacji, mogli się skapnąć, że hej, to idzie w złym kierunku. Ale nie, tam jeszcze nikt nie skapnął, nie? Przykład kolejny, tylko tym razem bardziej pozytywny, który moim zdaniem jest dobrą stroną i tak powinno się tworzyć gry, czyli Kroniki Archolos, jak się nie mylę, to się dokładnie nazywa. Ja się tam pogubiłem, bo tam było już kilka tych nazw i później ta grupa rozłączyła tych moderów. No ale też jak, stworzyli moda do Gothica 2, który jest hiciorem, mógłby być osobną grą. I wiecie, ile kosztuje? Zero. Wiecie, dlaczego tyle kosztuje? Dlatego, że to był projekt no profit, robiony normalnie, kurde, przez fanów, nie? I to wyszło. I jest sukces. O, sprzedaż się zbugowała, fantastycznie. Wywalamy to. Wychodzimy z gry. Fajnie, fajnie. Rockstar, właśnie widzicie. Gdyby to była gra robiona przez fanów, to fani powiedzieliby: hej, mamy błąd w tej grze, wydajemy patcha. Na przykład tego Kroniki Archolos, gra wyszła już dawno temu, ale tworzą patcha, naprawiają błędy, dodają jakieś nowe rzeczy do tego moda, mimo że już była premiera, nie? No to powiedzieli sobie: hej, jest sukces, nie zarabiamy w sumie na tym, ale robimy to dalej, dodajemy nową zawartość, bo po prostu to jest gra tworzona przez fanów dla fanów. I jest, kurde, zajebiście. Więc właśnie po tym przeanalizowaniu tych wszystkich rzeczy, że tak to powiem. Aha. No dobra, pierwszy punkt dostarczony. Drugi także. I trzeci także dostarczony. No i ta patrz nam została. Zobaczcie takie, wybaczcie, takie ucięcie na początku poprzedniej sprzedaży, ale po prostu ktoś się wparował do pokoju. Dlatego właśnie nie jestem fanem nagrywania o każdej porze. Wolę być sam w domu, czy też po prostu sam na piętrze, że po prostu wiecie, mieć ten komfort, że mogę krzyknąć, jak się zirytuję i tak dalej, nie?
No i wracając. Uważam, że takie dobre gry, najlepsze, są tworzone przez małe grupy. I właśnie coś takiego zamierzam zrobić. Sam i może z pomocą kilku, maksymalnie osób. Bo w takich projektach, wydaje mi się, dużych, gdzie pracują tysiące osób, na przykład przy GTA 6, uważam, że nie wszyscy przykładają się tam do swojej roboty. To jest niemal pewne. I też to ogólnie jest chaos, nie? Przy małych projektach po prostu masz jakąś sprawczość. I to jest fajne. A przy dużych projektach jesteś pionkiem. I to nie ma kompletnie sensu. Wiadomo, takie duże produkcje muszą powstawać. Ale uważam, że te najmniejsze produkcje są najfajniejsze. Po prostu są robione z pomysłem. Na przykład Vampire Survivors. Oczywiście można znaleźć, że to jest jakaś kopia czegoś tam, okej, okay, ale Vampire Survivors stworzył jeden gość. I on chciał taką grę stworzyć, jaką stworzył. I jest fantastyczna. Teraz taka gra Manor Lords. Tam niby przez jednego, ale podobno tam troszeczkę więcej, ale głównie tworzyła to inna osoba. I jest hicior. Aktualnie gra w tą grę więcej osób niż kiedykolwiek w Wiedźmina Trójkę, w sensie pięć graczy. To może nie jest najlepsze porównanie. Wiadomo, że Wiedźmin w perspektywie bardzo długiego czasu zrobi o wiele więcej pieniędzy niż Manor Lords, ale no ta trzecia jest to ogromny sukces, nie? Po prostu takie małe grupki mogą tworzyć gry, które chcą stworzyć, a te duże tworzą może grę, ale którą chce, nie wiem, marketing na przykład, nie? I to nie jest dobry kierunek. Więc ja tak sobie postanowiłem, że hej, stworzyłem kanał na YouTubie, który chcę, chciałbym oglądać i teraz nauczę się, żeby stworzyć grę, którą będę chciał grać. W którą chciałbym zagrać. O, to może lepiej powiedziane. I taki jest pomysł. Więc jeżeli nie, masz jakieś wiedzę, na przykład w Blenderze, albo nie wiem, coś tam z programowaniem, i chciałbyś mi posłużyć taką ręką, w sensie nie, żeby coś zrobić, tylko żeby mi pokazać i mnie poprawić w jakimś błędzie, żebym mógł, wiesz, na przykład dać jej napisać, że hej, patrz, tutaj taki mam pomysł, a nie działa. Jeżeli byś mi coś tam pomógł, na przykład. Jeżeli ktoś ma z was jakąś wiedzę, może do mnie napisać. Ja uważam po prostu, że te duże studia przepalają mnóstwo pieniędzy. Taka jest moja opinia. Mnóstwo pieniędzy i czasu, przy okazji oczywiście też. Więc nie wiem, oczywiście pewnie jest to pomysł absurdalny, ale chcę to zrobić, nie? Jak zakładałem kanał na YouTubie i myślałem, że hej, chcę z tego zarabiać, to też był pomysł absurdalny, a się udało. Więc może oferta, ten drugi pomysł także mi się uda, więc będę powoli chciał go realizować, nie? Więc dobra, tyle jeżeli chodzi o ten temat, przejdźmy do podsumowania. Zajrzyjmy do komputerka. Zobaczmy jak to wygląda. Dam deram. 550 milionów. Czyli do naszego celu brakuje 450 milionów. Zapytacie jak tak szybko policzyłem. A ja wam powiem, no akurat proste, bo łatwo było odjąć. I tyle. Dziękuję wam za obecność. Widzimy się w kolejnych materiałach. Siema, cześć. Elo!